Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. A zatem po raz kolejny spotykamy się z audycją Tyflo Podcastu, czyli audycją nadawaną na żywo na antenie Tyflo Radia. Kilkukrotnie w tygodniu się spotykamy i opowiadamy o różnych ciekawych, miejmy nadzieję, ciekawych zagadnieniach z perspektywy niewidomych i słabowidzących użytkowników komputerów. Dziś będziemy mówić ewidentnie z perspektywy osób niewidomych, nie słabowidzących, niewidomych. I dziś będziemy kontynuować poniekąd temat, jaki z Alą Witek omawialiśmy aż dwa razy, bo takie było zainteresowanie, ale dziś od bardziej technicznej strony i, że tak powiem, tylko jednotorowo, bowiem dziś rozmawiać będziemy o aplikacji Radia Tok FM, aplikacji, która ostatnio się pojawiła w kilku sklepach z programami mobilnymi. Dziś przede wszystkim skupimy się na aplikacji w systemie iOS. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, słuchacza Radia Tok FM, użytkownika aplikacji Radia Tok FM na iPhone'ie, Michała Kasperczaka. Witaj, Michale. Dzień dobry. Dobry wieczór nawet. Cóż dziś, co możesz na dobry początek powiedzieć a propos tej aplikacji? Bo ja też jej używam, może nie jakoś tak intensywnie jak ty, ale moje spostrzeżenia są takie, że ja bym sobie naprawdę życzył, żeby każde radio miało taką koncepcję aplikacji mobilnej, bo naprawdę ułatwia ona sporo i daje bardzo fajne możliwości. To znaczy koncepcja, koncepcja aplikacji jest dosyć standardowa, bo zwykle te aplikacje mobilne są do siebie podobne w tym sensie, że ich zadaniem jest streaming z danej stacji radiowej, czy informacje o audycjach, o programie i na tym się czasami kończy przydatność, ale też takie bardziej zaawansowane aplikacje, jak na przykład Polskiego Radia czy Tok FM, umożliwiają też archiwizację odcinków albo tworzenie jakichś playlist, audycji i wyświetlanie danych odcinków audycji albo tworzenie grup tematycznych albo po prostu wyświetlanie audycji jeszcze w różnych innych kryteriach. Skoro już mowa o aplikacji Polskiego Radia, to jeszcze tak ci przerwę i zboczymy na momencik dosłownie z tego toru. My byśmy, proszę Państwa, naprawdę bardzo chcieli pokazać aplikację Polskiego Radia, ale nie pokażemy. A dlaczego? Dlatego, że ta aplikacja, w przeciwieństwie do aplikacji, o której zaraz będziemy mówić, czyli Radia Tok FM, niestety aplikacja Polskiego Radia jest bardzo słabo dostępna dla urządzeń z systemem iOS, czyli iPad, iPhone, iPod. Niestety. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni, tym bardziej, że Polskie Radio to jest instytucja publiczna, więc wypadałoby od nich czegoś wymagać. No ale niestety okazuje się, że wymagania czasem nie idą w parze z tym, co dostajemy, ale może ktoś kiedyś usłyszy ten nasz apel, a jak nie będziemy się przypominać bardziej. Tak, i tu plus dla Agory, bo rzeczywiście aplikacja pod kątem accessibility, nie wiem do końca jak wzrokowa, ale chociaż rozmawiałem ze słabowidzącym Mikołajem Rotnickim i jakoś nie narzekał, mówił, że chyba dobrze, natomiast pod kątem naszym, osób niewidomych, pod kątem obsługi voice-overem iPhone'owym, aplikacja jest wręcz wzorcowa. W zasadzie wszystko jest dostępne, pewne przyciski może mogłyby ciut inaczej być opisane, ale to w niczym nie przeszkadza, w niczym nie ujmuje funkcjonalności aplikacji. Nie tyle funkcjonalności, ile użytkowaniu. Działa wszystko bardzo dobrze, przejrzyście, co zaraz pokażemy. A aplikacja jest o tyle nowa w Radio Tok FM. Wcześniej w ogóle chyba nie miało, dobrze pamiętam, nie miało aplikacji swojej mobilnej. Tok FM zdaje się, że nie miało. Oni byli taką częścią, jeżeli mnie pamięć nie myli, takiej aplikacji jak Tuba FM, tak. Tuba to jest taki projekt Agory, który rzeczywiście miał być taką aplikacją muzyczną. Ja nie wiem, czy oni się nawet z tej Tuby trochę powoli nie zaczynają wycofywać, bo chyba to jednak trochę się nie przyjęło. Agora ostatnimi czasy jednak monetyzuje bardziej to, co się sprawdza. Nie wchodzą w takie typowo internetowe projekty, a bardziej starają się zarobić na tym, co już mają. Efektem czego chociażby jest ten tak zwany paywall,
który ostatnio pojawił się na Gazecie Wyborczej i który umożliwia, ile, Michale, za darmo przeczytanie 10 artykułów? 20? 10 tekstów. Okay. 10 miesięcznie, przy czym to przeczytanie, bo to tak się kojarzy, przeczytanie tak ładnie się kojarzy, ale w naszym wypadku to jest po prostu otwarcie danej podstrony, czyli wystarczy, że my chcemy przeczytać coś więcej niż jest w RSS-ie, jedno zdanie więcej i otworzymy tekst i to już jest ten przeczytany artykuł. Czyli w naszym wypadku, w każdego właściwie wypadku, tutaj to nie się aż tak nie różni, my a inni. 10 artykułów po prostu otwieramy w przeglądarce i już mamy z głowy cały miesiąc. Więc trzeba wykupić albo prenumeratę na stronie internetowej, albo prenumeratę taką większą w Gazety Wyborczej w plikach EPUB i MOBI na czytniki, albo też wykupić abonament Piano, w którym mamy dostęp też do innych serwisów. Żeby nie było tak różowo, to dodajmy, że aplikacja Tok FM to jest także poniekąd aplikacja płatna. Ale z tą płatnością, to ty, Michale, miałeś ciekawą historię, więc myślę, że zanim przejdziemy jeszcze w ogóle do prezentacji programu Radia Tok FM na iOS-a, to co nieco możesz o tej swojej przygodzie powiedzieć. Bo to jest dziwne i tak, dla mnie niezrozumiałe i dla mnie ewidentnie jest to błąd. Tak, oczywiście. Natomiast to też, powiedzmy sobie szczerze, że ja do końca nie wiem, bo to nie, było to dość napisane enigmatycznie, co daje wersja płatna aplikacji. W przyszłości ma to działać tak, że są 2 tygodnie okres testowy, gdzie używamy aplikacji za darmo, w jej pełnej funkcjonalności to są 2 tygodnie, po czym trzeba zapłacić. Ale płacimy z tego, co wyczytałem, za dostęp do archiwalnych odcinków i chyba za możliwość pobierania na urządzenie tychże odcinków. Przy czym, powiedzmy sobie szczerze, że wielu osobom ta aplikacja darmowa wystarczy, bo wydaje mi się, że może się mylę, bo to wiadomo, nie mam żadnych takich danych potwierdzonych, jakoś głębiej jest zbadanych, ale stosunkowo mało ludzi archiwizuje audycje radiowe jednak na później. Czy tym bardziej, że nawet jeżeli się zdecydujemy na tę subskrypcję płatną, i to trzeba powiedzieć, bo to jest istotne moim zdaniem, to nie oznacza, że my będziemy mogli sobie te odcinki gdzieś wynieść spoza tej aplikacji, prawda? Tak, odcinki możemy, owszem, zapisać sobie, jest opcja pobierz albo tam jak to woli download, zapisujemy odcinek sobie w urządzeniu, natomiast ja nie wiem, jak to działa w Androidzie tak naprawdę, bo się na architekturze... Być może ktoś, kto słucha nas, ma Androida i da nam znać a propos tego, jak to działa. Natomiast w iPhone'ie to jest tak, że możemy ją zapisać na urządzenie i działa, i ma to tylko sens taki, jak nie wiem, nagrywamy coś w aplikacji TuneIn Radio Pro, czyli że po prostu z poziomu tej aplikacji potem offline nie jesteśmy połączeni z internetem i możemy sobie dany odcinek w urządzeniu odsłuchać, co niestety te odcinki zajmują miejsce i uważam, że to nie jest, oczywiście dobrze, że jest taka możliwość, aczkolwiek w żaden sposób ona nie jest konieczna, niezbędna, bo w dobie i Wi-Fi i różnych transmisji danych, które aż tyle nie pobierają, jeżeli chodzi o danych, jeżeli chodzi o streaming radiowy, to możemy właściwie potworzyć sobie wirtualne playlisty albo wejść w archiwum danej audycji i dany odcinek po prostu odtworzyć sobie poprzez strumieniowanie. Także nie uważam, żeby jakaś szczególna potrzeba była zapisywania ich do urządzenia, tym bardziej, że w żaden sposób, przez żaden iTunes file sharing nie możemy potem z urządzenia ich wyprowadzić do komputera na przykład, albo nie wiem, zapisać na Dropboxie, czy jakimś innym Google Drive'ie. Możemy się co najwyżej podzielić tą audycją na Twitterze i Facebooku, co pokażemy pewnie. Co też jest takie trochę bez sensu, znaczy nie do końca bez sensu, no bo możemy na Twitterze opublikować albo Facebooku link do tej audycji danej, tylko że wówczas co? Zostaniemy na stronę audycji i do odtworzenia audycji jest wymagany flash player, odtwarzacz flashowy. Nie wiem jak z dostępnością, bo nie testowałem go. To ja mogę powiedzieć, jak to działa, bo byłem przed momentem na stronie Tok FM i tam są dostępne audycje, więc kiedy sobie wejdziemy na daną taką audycję i klikniemy w jej nagłówek, bo te audycje są w nagłówkach, to kiedy w to klikniemy, nam się po prostu automatycznie zaczyna to odtwarzać. To jest tak śmiesznie zrobione, ale to działa, jest to do obskoczenia. A czy działa jakaś...
A czy działa jakaś pauza, coś takiego? Przewijanie w przód, w tył? Szczerze mówiąc, tego nie sprawdzałem, ale nie spodziewałbym się jakichś cudów, bo to jest flesza, z fleszem różnie bywa, ale przyznam się, że ja to sprawdzałem przed chwilą, kiedy jeszcze rozmawialiśmy, więc nie zgłębiłem tematu. I no, także to jest właściwie jedyny sposób, czyli właściwie ten link, no może na ten link komuś w ten sposób też zarekomendować daną rzeczywiście audycję. Ale wróćmy do tej płatności, Michale, co tam się działo? Tak, i wróćmy do płatności. I płatność polega na tym, że raz w miesiącu, że możemy sobie uruchomić taką subskrypcję poprzez wewnątrz aplikacyjne zalogowanie się jeszcze raz do konta naszego Apple'owskiego. A tak naprawdę ze trzy razy się trzeba logować? Tak, z trzy razy się przez Apple, musimy nasze Apple ID podawać. I jest pobierana płatność. Ile to jest? 2 euro? 2 euro, 2,66 euro czy 2,60 euro, jakoś tak. Jakoś tak, na miesiąc. I to nam daje pełen dostęp do wszystkich, właśnie do całego archiwum, do wszystkich audycji plus ten download. Jeżeli ktoś słucha, no nie wiem, na przykład codziennie jednej audycji czy dwóch, no to wydaje mi się, że te 2 euro to nie jest jakoś dużo, bardzo na miesiąc za to, że możemy sobie tworzyć i te playlisty mieć właściwie dostęp do wszystkiego. Tylko problem polega na tym, że opłata została pobrana, a w zasadzie subskrypcja ciągle jest pusta. To znaczy aplikacja mi wyświetla dalej, że nie mam zakupionej owej subskrypcji. I tak naprawdę nie wiem dlaczego. Nie wiem, co z tym zrobić. A nawet kiedy 2 tygodnie minęło, wybierzesz przywrócenie zakupionej subskrypcji, to dalej się pojawia informacja, że tej subskrypcji nie ma, a mimo tego, że ewidentnie dostałeś maila od Apple'a, że ta subskrypcja jest. I jeszcze tu ważna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, nadmienić, jeżeli ktoś się na to zdecyduje, bo nie wszyscy może znają angielski, nie wszyscy tak czytają wnikliwie o tym, co Apple pisze do nas w tych mailach, to ta subskrypcja jest subskrypcją odnawialną, to znaczy jeżeli my z niej nie zrezygnujemy, to co miesiąc nasza karta kredytowa będzie obciążana tą opłatą w wysokości 2,6 euro czy coś koło tego. No właśnie tą kwotą miesięczną. Musimy po prostu zalogować się, zdaje się, że na nasze konto w App Store i to dopiero wyłączyć, ale domyślnie to działa tak, że to po prostu z automatu jest karta obciążana. Tak. Także tę sprawę muszę wyjaśnić, bo może, no nie wiem do końca z czego to wynika. No okres testowy i tobie i mi minął, ale jakoś nie widzimy większych zmian w funkcjonowaniu aplikacji. No, także nie wiem, co się dzieje. Czy oni po prostu, no nie, właśnie nie wiem. Może jeszcze jest po prostu coś niedopracowane, może tam cały czas prace trwają, żeby to wszystko działało tak jak trzeba. No w każdym razie temat będziemy monitorować i postaramy się chociażby w komentarzu pod tą audycją, która będzie oczywiście do pobrania jako podcast darmowy na www.tyflopodcast.net zamieścić stosowną informację a propos tego, co tam dalej z aplikacją Tok FM i z jej modelem płatnej subskrypcji. Michale, czy tyle teorii, czy jeszcze coś? Czy do praktyki przejdziemy? Myślę, że tak, tyle teorii. Przechodzimy do demonstracji programu. Odblokowuję ekran. Czy troszeczkę głośniej? Możesz podgłośnić, a ja jeszcze w międzyczasie dodam, że gdyby ktoś miał do nas jakieś pytania, 123 834 835, to jest nasz telefon stacjonarny, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest Skype. Można dzwonić, ale na razie przyjrzyjmy się interfejsowi aplikacji Radia Tok FM. Przepraszam za zakłócenia. Ja będę opisywał interfejs tak jak zwykle nawiguję po telefonie, czyli od elementu do elementu, lewo-prawo. Nie wnikam, jak one są tak naprawdę przestrzennie rozmieszczone na ekranie, bo tak w ten sposób nie obsługuję ekranu. Także no, tylko tak mogę tę aplikację pokazać. I co? I tak naprawdę zacznę może od prawej strony. Czyli ja też obsługuję iPhone'a specyficznie, bo jak tam, gdzie mogę, to obsługuję iPhone'a klawiaturą. Z mojej perspektywy, na końcu listy tych wszystkich ikonek, wszystkich elementów, które można kliknąć, czyli jakby z prawej strony, jak sobie nacisnę Ctrl, nie, strzałka w dół, Command, jaki to jest klawisz?
teraz zapomniałem, ten, który służy do przejścia w dół, na ostatni element. To, ale chodzi mi o to, że jest pięć mamy zakładki, ja dodam, że te zakładki są na dole, w dolnej części ekranu, jeżeli mamy iPhone'a tak umiejscowionego, że home jest jakby bliżej podłogi, to w tym momencie te elementy, te zakładki, o których mówi Michał, są na dole. Mhm, no tak. I mamy tak. Przepraszam, to nie to jeszcze, przepraszam. O, jeszcze raz, dobrze. Pierwsza zakładka, taka domyślna, radio. To jest zakładka, dzięki której możemy odtworzyć po prostu radio, zacząć słuchać radia przez internet i możemy sprawdzić, jakie audycje, ileś ostatnio wyemitowanych w ostatnich godzinach audycji. Kolejna zakładka. Ramówka. Tu mamy całą ramówkę podzieloną na dni z listą poszczególnych audycji, o których godzinach są emitowane. Możemy w każdą audycję kliknąć i zacząć przeglądać jej odcinki danej audycji. Audycje. Tu z kolei mamy alfabetyczną listę audycji. Coś i działa to na podobnej zasadzie. Zaznaczone. Mój tok. Karta. Mój tok. Mój tok, czyli taka zakładka personalizacyjna, gdzie możemy wejść do naszych ulubionych audycji, powybierać audycje, które chcemy mieć jako ulubione, odcinki, które możemy sobie też polubić i wcześniej i tam w tej zakładce mamy dostęp do naszych ulubionych odcinków z wszystkich audycji i do playlist i mamy możliwość subskrypcji, o której mówiliśmy wcześniej. I ostatnia zakładka to są ustawienia. Nie ma ich za dużo, tam zaraz pokażę. Kwestia tego, czy aplikacja ma działać po Wi-Fi, czy również po 3G, czy ma pobierać te audycje, ile miejsca ma na pobieranie być zarezerwowane i jeszcze kilka parametrów. Ramówka, karta, radio, karta. Przechodzimy do zakładki radio, czyli tej takiej podstawowej. I przechodzę na początek. No playing BTM, przycisk. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że można by było te przyciski opisać nieco lepiej. Tak. To jest przycisk, którym możemy. Ja go nacisnę i zobaczymy dokładnie w działaniu. Przycisk. To playlist BTN. Przycisk. Przedpołudnie Radio Tok FM. Aha. I w ten sposób weszliśmy do tego, czego ostatnio. W ogóle aplikacja, tak jeszcze dygresja, przepraszam. Aplikacja bardzo mi przypomina aplikację Downcast podcastową. Jeżeli ktoś jej używa, to naprawdę jakoś takie dużo. Takie mechanizmy działania są do Downcasta bardzo podobne. I tu weszliśmy do odcinka, którego ostatnio słuchaliśmy. Co możemy w danym odcinku zrobić? Przycisk back, czyli cofamy się, wychodzimy z tego odcinka. To playlist BTN, przycisk. No znowu taki przycisk opisany jak opisany. Przycisk, który dzięki któremu dodamy naszą wsłuchaną przez nas audycję do playlisty. Przedpołudnie Radio Tok FM. Następnie mamy tytuł odcinka, to nie jest żaden przycisk. 24.02.2014.12.00. Data i godzina. Czego dzieci uczą się w szkole na historii, rozmawiają Małgorzata Szybalska, Piotr Laskowski oraz Hanna Zielińska. Opis odcinka. Share BTN, przycisk. Share. Nie będę w ten share wchodził, możemy udostępnić tylko na Facebooku, Twitterze, niestety nie żadnym mailem, SMS-em, skopiować coś, nic nie możemy. Tylko udostępni na Facebooku, udostępni na Twitterze. Działa, sprawdzałem. Zaznaczone. Click Land Big. Przycisk. Tu mam akurat zaznaczone. Przycisk, taki przełącznik, dzięki któremu możemy daną audycję polubić, ja go przycisnę. Nie, przepraszam, jest like blank, czyli puste, czyli że nie lubię tak naprawdę. Tak to działa. Nie wiem, do czego on mówi zaznaczone, ale nacisnę go teraz. Click Land Big. Click Land Big. Przycisk. A nie, to jednak nie, to coś zmieniono albo pomyliłem przyciski, a jeszcze raz. Zaznaczone. Zaznaczone. Click
Już wiem, dobrze. Nie, czyli to jest taki checkbox, który jest zaznaczony albo niezaznaczony. Za każdym razem jest odczytywany jako like, właściwie like blank big, czyli like blank big, czyli polub audycję, mówiąc po polsku. Lubię to, takie jak na Facebooku. I jeżeli to jest zaznaczone, to znaczy, że audycja jest w ulubionych, została jakby do ulubionych dodana, a jeżeli jest odznaczone, to znaczy, że audycji nie lubimy. No nie, po prostu nie ujęliśmy jej w ulubionych. W innych miejscach czasem to się pojawia jako like blank i like yellow. Tak zauważyłem. Tak, to, ale do tego przejdziemy. Przejdziemy tak, to się pojawia, kiedy ustawiamy sobie te audycje, które chcemy polubić. To właśnie stąd się pomyliłem z tym checkboxem, bo wtedy nie ma checkboxa, tylko właśnie jak jest blank, to jest puste, że blank, a jak yellow, to znaczy, że jest audycja oznaczona jakby. Dokładnie. Że jest ulubiona już. Download LGBTN, przycisk. Czyli pobranie audycji na nasze urządzenie. Zaznaczone. Volume LGBTN, przycisk. Aha, no bo nie słucha, no to wcisnę. Volume LGBTN. A nie, bo to. Volume LGBTN, to jest po prostu wyciszenie. 10 sekund, przycisk. 10 sekund, przycisk. ZZ, wielokropek. Przycisk. Tego ZZ nie udało mi się, nie wiem, czy udało się tobie dotrzeć, co ten przycisk robi, bo ja nie, szczerze mówiąc nie. No właśnie nie działa mi to, nie wiem, co on robi. 00X, przycisk. I to jest, to jest ciekawa rzecz, 00X, przycisk, potem jest 1X i 2X, czy tam 1 i... 10X, 15X, 20X, 10X. I to jest przyspieszanie, sterowanie prędkością audycji, czyli możemy jej słuchać szybciej. 1.5x. Zaraz to pokażę. 2.0x. 1.0x. 1.0x. Przycisk. A nie można. Dlaczego? Bo to ciekawy spróbuj odtworzyć. Może zobaczymy, jak to będzie po prostu. Właśnie, bo też nie wiem, czy zauważyłeś, aplikacja ma taki w ogóle minus, że kiedy ustawimy jakąś prędkość, to ona jest pamiętana tylko dla danego odcinka, a dla kolejnego już w playliście niestety jest prędkość normalna. Co więcej, mamy ustawioną szybszą prędkość odtwarzania i stukniemy dwukrotnie dwoma palcami, żeby zapauzować, bo taka możliwość, tak jak w muzyce czy w podcastach istnieje, to zaczniemy kontynuować słuchanie, to znowu prędkość jest standardowa. To jest taka, no nie wiem czy wada, ale jest to jakaś taka właściwość. Akurat przy przełączaniu się na kolejne odcinki, to ja bym tego nie widział jako wadę, bo pamiętajmy o tym, że Tok FM prowadzi audycje bardzo typowo słowne, a różni dziennikarze i różni goście mają różny sposób mówienia, że także niektórych można słuchać bardzo szybko. Tak. A niektórych lepiej słuchać w normalnej prędkości, bo po prostu oni mówią już sami z siebie dosyć dynamicznie. Także być może twórcy aplikacji Tok FM kierowali się właśnie tymi kryteriami, albo to są jakieś uwarunkowania typowo techniczne. Ciężko wyrokować. Chyba nie, bo to w podcastach, przecież w innych aplikacjach w Downcast. No ja akurat nie słucham specjalnie na przyspieszonych obrotach, więc ciężko mi się wypowiedzieć w tej kwestii. Rozumiem. I ja zaraz pokażę to odtwarzanie, tylko zobaczymy, co będzie dalej. Play break BTN, przycisk. Aha, poprzedni. Play effect BTN, przycisk. Play next BTN, przycisk. I play next, i następny odcinek. Play effect BTN, przycisk. I to jest chyba jakieś cofnięcie skokowe, ale to mnie nie działa do za przesuwania bardzo, do przodu bardziej wyglądało. Do przodu, FF. Tak, to będzie do przodu. Mhm. Tak. Przepraszam, tylko że to mi jakoś tak średnio działało. Zaraz to wszystko sprawdzimy. 0238. I mamy... Play next BTN. 0240. 0242. Aha, bo tutaj czas, ja wyłączyłem, już wiem. To jest czas nie tyle trwania, ile nasz punkt czasowy w audycji, ile upłynęło. 10. Regulacja. Regulacja procentowa. 0. 0. 10, 20, 30, 40 i tak dalej. 0, 28, 46 i całkowity czas trwania audycji. Otworzymy sobie teraz. Play effect BTN, przycisk. Play effect BTN, play forward BTN, play break BTN, play black flag BTN, 10X. Aha, play black flag BTN, już. Przycisk. Pansy black flag BTN. A dlaczego? Aha, masz zaznaczony, tak. ZZ, wielokropek. Tak. 10 sekund. Volume OBTN. Download. Volume OBTN. Przycisk. Zaznaczone. Zgadza się. Zaznaczone. Volume OBTN. Przycisk. Zapraszam Państwa do... Zaznaczone w volume off. Dziwne to trochę. Zaznaczone. Volume OBTN. Przy...
przycisną. Czego dzieci uczą się dzisiaj na lekcjach historii? Jak ewoluuje? No i słyszymy sobie tu, że jest audycja. To teraz może pokaż to przyspieszenie. Co może przepadło? 1.0x to jest normalnie. Jednak to jest takie standardowe. Komentarze. 1.5x. Widząc, że zajmiemy się tym tematem, po prostu nareszcie i wykrzyknik. Tą rozmową rozpoczynamy również 5-dniowy cykl edukacyjny. Będziemy przyglądać się... No to już całkiem ładnie. ...w polskiej szkole. 2.0x. Czego dzieci są uczone, na ile różni się to od tego, co my pamiętamy i co my sobie kojarzymy z danym przedmiotem. Dziś historia, a w najbliższych dniach muzyka, język polski, biologia i w piątek matematyka. No to historia. Postanowiliśmy w tym cyklu gdzieś tam... I to jest najszybsza opcja, tak? Tak. Teraz jak klikniesz jeszcze raz... I wracamy do normalności. I wracamy. Pokażę tylko... 1.0x, ale przycisk. 1.5x, 2.0x. I teraz dotykowo zapauzuję. I sobie odtworzymy jeszcze raz, naciskając dwoma palcami dwa razy, czyli play, takie iPhone'owe, iOS-owe play stop. Edukacji narodowej. I tak jak mówiłem, wraca audycja do prędkości, która została do tej prędkości standardowej. Pokażę teraz, postaram się pokazać, tylko to będzie trochę nieprzyjemne w odbiorze, bo audycja będzie troszeczkę ściszona poprzez to, że voice over mówi. Jeszcze ja będę mówić, pokażę troszeczkę sterowanie. Nazwa, kilka obszarów. Przycisk. Play Let's Play GBTN. Pauza zmienia się w play. No i to nie bardzo chce działać. A spróbuj to przytrzymać. No właśnie. W sensie przytrzymać dotykowo, bardziej o to mi chodziło. Tak. Systemu. To zrobiłem, tak. One mają wpływ na... A może? Ale nie, bo... Jest, stuknij z przytrzyma... Tak. No właśnie. Jest, działa. I działa w tym momencie. I możemy sobie tylko przewijać. Tak, bo... No, działa dobrze. Może już oszczędźmy naszym słuchaczom tej sieczki. Nie, wiem, bo już wiem, o co chodzi. To trzeba tak, że stuknij z przytrzymaniem i wtedy rzeczywiście ona zaczyna przewijać. I kiedy chcemy to zapauzować, to jeszcze raz stuknij z przytrzymaniem. I wtedy nie zapauzować, tylko po prostu kończy przewijanie. Zatrzymać to. Kończy przewijanie. Tak, kończy przewijanie. Tak to działa. I to o tym warto pamiętać. Mhm. No tak, bo może nas to... Oj, niestety. Jeszcze. Może włącz mowę sobie na wszelki wypadek. O, i teraz. Play for BTN. Przycisk. Play for BTN. Play break BTN. Download land BTN. Zaznaczone. Likid land big. Share BTN. Download. Zaznaczone. Volume of BTN. 10 sekund. ZZ. Wil 2.0x. Play let's play. Play break BTN. No właśnie. Bo teraz to w ogóle mamy przyspieszone jest jakoś w ogóle. Dobrze. Tak, ja rozumiem, ale... On jakby się przyblokował trochę i to mnie martwi. Ja wyjdę z tego. I sobie otworzymy... O polskim programie kulturalnym w Turcji. 26.0. Jakąś inną audycję. BTN, przycisk. I tu działa to już dobrze. Osobista. 13.51.000. Procenty działają. Czyli to jest takie standardowe, taki standardowy suwak jakby. Profesjonalna instytucja, tak. Dzięki któremu można przesuwać. Cały ten program. 0302. Play next BTN. A next, następna audycja, to działa na pewno. Agnieszko Morak. Play next BTN. Przycisk. Next, czyli jakby wstecz tak naprawdę, bo się cofamy w czasie... Cofamy się. Dzień dobry, witam w magazynie reporterów, o czym dziś w programie. Co czwarty Polak ma problem... No playing BTN. Przycisk. ...też narodowy program ochrony zdrowia psychicznego. No antek, jeszcze jesteś ustawienia. Aha. I teraz powiedzmy, nawet mimo tego, że jesteś gdzieś tam w oknie aplikacji, to można sobie równie dobrze z tego miejsca zapauzować odtwarzanie, tak? Dwukrotnym stuknięciem.
Tak, oczywiście. No playing BTN, przycisk. Tak, to jak najbardziej można. Bez BTN. Godziny szczytu magazyn reporter 27:34. 2. Widownią. 00. Play Refer BTN. Play Forward BTN. Przycisk. Play Break BTN. Przycisk. Zaczynamy na niekończącej się nie tylko w Polsce dyskusji. Play. Bez BTN. Przycisk. I poprzedni, czyli jakby idziemy do przodu znowu i pojawiła się kultura osobista, to co przed chwileczką coś tam o Turcji było. No, zdaję sobie sprawę, że może to co pokazuję teraz to takie może być w odbiorze mało jasne i nieco chaotyczne, ale... I nieco chaotyczne i uciążliwe, natomiast zapewniam, że po pobraniu, jeżeli ktoś troszeczkę umie obsługiwać iPhone'a, no to nie powinien mieć z aplikacją większych problemów, bo to są typowe iPhone'owe sztuczki, w sensie sztuczki, nie wiem, coś trzeba nad czym się głowić, ale po prostu, że typowa obsługa taka, jak to ma miejsce w systemie dotykowym firmy Apple. Co najwyżej można mieć odrobinę zagłobacji przy niektórych opisach przycisków, bo one są niekiedy enigmatyczne, ale są dostępne w sensie takim, że jesteśmy w stanie w nie kliknąć. Tak. Kultura osobista. 26. Dobrze, i teraz, 6, czyli mamy omówiony player, widzimy sobie i tak jak mówiłem, zakładka radio, to jest now playing, na antenie, tak, i tu możemy kliknąć i po prostu zaczyna się odtwarzanie te strumienia już w tym momencie, z tego co jest na antenie. Jesteśmy w trakcie 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zresztą możemy jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński. Sobie jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński. Na antenie. No i chyba się nie udało w to wejść, w to kliknąć. Na antenie. Jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński. Powinno to być. Jesteśmy w trakcie 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. A przejdź jeszcze niżej. Play Lagie BTN. O, tutaj. A nie, play. Aha, tu jest dopiero play. Tu jest dopiero play. Posłuchaj innych odcinków. Play Lagie BTN. I jest taki kontekstowy przycisk. Posłuchaj innych odcinków tej audycji. Czyli tej audycji, która jest w danej chwili odtwarzana. Możemy się zapoznać, co było wcześniej, kiedyś tam. Wczoraj, tydzień temu, zależnie od tego, jaka to jest audycja. Jest Play Lagie BTN. Bez BTN. Przycisk. Na mundialu w 2006. No i działa. To trzecie miejsce z Niemcami 1. I działa. Do 3. On też chyba będzie bardzo zmobilizowany. I to w tym momencie jest strumień na żywo. Tak. On szczególnie, że ostatnio pauzował w Primera Division, więc ten głód gry... Ale mimo, że zapauzowaliśmy, to on odtwarza nam od tego momentu, w którym zapauzowaliśmy. Czyli to nie jest tak, że jak zapauzujemy, to oczywiście to jakoś idzie na żywo, ale tak jest to możliwe? Jest to możliwe? To zależy, jaki to ma tam bufor, wiesz. Myślę, że na dłuższą metę tak, to raczej niekoniecznie. No, być może. Mhm. Dobrze. Bo tak zaraz. Chciał wzrosnąć. No kiedyś musi być ten pierwszy raz, kiedyś musi być to przełamanie, to takie hasło, które my sobie zawsze powtarzamy przed meczami naszej reprezentacji. Na chwilę obecną działa, to trzeba by było dokonać jakichś takich testów na jak długo to działa. Tak, to ale może nie w tej audycji. Jesteśmy w tak, szary BT, play black. O, bo to jest tylko play i nic więcej. To jest taki uproszczony player, że jest tylko share i play. Play, pause. Play i pause. No tak, bo to jest strumień, więc nie możemy sobie tego przewijać, oczywiście. Gdzieś tam skakać po odcinkach. Wydaje się to logicznym rozwiązaniem. Oczywiście. I mamy... Jesteś Play Lagie BTN. Posłuchaj innych odcinków. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. I najnowsze odcinki wszystkich audycji. Przycisk. I tu możemy... O polskim programie kulturalnym. Tu jest 7 albo 8 odcinków różnych. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. A jeżeli wejdę w te najnowsze odcinki... Ustawienia. Zaznaczone. Na końcu... Likie Blank. Play Smile BTN. Beczyński portret podwójny Magdalena Grzebankowska o swoim reportażu biografii. Krakowskie Przedmieście. A nie, tyle samo jest odcinków, tylko tu jest różnica taka, 1440. Kiedy wejdziemy w te najnowsze odcinki wszystkich audycji, a nie takie, bo tam są wylistowane tylko na tej na zakładce radio. A kiedy wejdziemy w te najnowsze odcinki wszystkich audycji, to przy każdym odcinku mamy play osobno i like. Download BTN. I download, że możemy polubić. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. No playing BTN. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Bez BTN. To jest zakładka pewnie, której najczęściej będziemy używać. Zakładka radio, czyli taka na bieżąco to, co się dzieje. Zaznaczone. Radio. Ramówka. Ramówka. I tutaj mamy...
po kolei. Mam nadzieję. Tak. To jest zawsze na początku ten przycisk. Czyli tak to, jakby przenosi nas do tej zakładki, do tego ostatnio odtwarzanego pliku. Odcinka, tak. Mhm. Poniedziałek, wtorek, zaznaczone, środa, czwartek, program nocny, 0000. No zawsze 4 dni, jakoś nigdy nie udało mi się 7 dni wyświetlić, nie wiem dlaczego. Czwartek, zaznaczone, środa, przycisk. I co my tu czwartek, mamy, środa? Program nocny, pierwsze śniadanie w toku Piotr Maślak, 0500. Pierwszy program gospodarczy Maciej Głogowski, 0640. Poranek Kwiatok FM Jacek Żakowski, 0700. I co jest ciekawe, to to, że w każdą z tych pozycji możemy wejść chyba, tak? Tak, zaraz. Na apetyt, wielu kropek, Adamczewski, Piotr Adamczewski, 1255. No dobrze. Back BTN, przycisk. No playing BTN, przycisk. Na apetyt, wielu kropek, tak. Adamczewski, Piotr, smacznego, 3 wykrzykniki. Miłość ma smak córy, 26, 0, 2, 2, 0, 1, 4, 1250. Play smal BTN, Wiki blank, przy, download BTN. W chińskiej herbaciarni, 25, 0, 2, 2, play smal BTN. I tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu mamy kolejne odcinki już tej konkretnej audycji, którą możemy sobie wyłuskać z ramówki. Tak. Kolejna zakładka to są audycje. Alfabetycznie. A to akurat już byliśmy w jakiejś audycji, więc to się zachowało chyba, jak testowaliśmy sobie jeszcze przed audycją. I tak, rzeczywiście wyjdziemy z tego. Wszystkie, wiew statelist, przycisk, wszystkie. Wszystkie? Wiew statelist, przycisk, wiki blank big, przycisk, antymateria. I tu jest jedna ważna rzecz. Te odcinki, kiedy je jakby lubimy, to ten like blank to jest przycisk, który pojawia się nad. Jakby przycisk ten like. Przed, nad tak, czy przed. Przed, tak. Dokładnie. Przed audycją, a nie po. To jest, tak, to jest, właśnie, to jest istotne i to mnie zmyliło też, to dlatego o tym mówię. Musiałem odkręcać potem całą procedurę, bo to, co polubiłem niby, okazało się, to nie się, było koniecznie tym, co polubiłeś. Nie zawsze tak, więc tu trzeba, rzeczywiście trzeba uważać. Antymateria. Wszystkie. Wszystkie. Sultza. Przycisk. Aha, bo to jeszcze można sortować. Sultas. Sultza. Od A do Z, od Sultas. Z do A. Wszystkie. Wiew statelist. Likiej love big. A wszystkie. Wszystkie? Wszystkie. Wiew statelist. Likiej love. Wiew statelist. Wiew statecol lection. Wywiad pogłębiony. Likiej love big. Wówczek. Wiew statecol lection. Wszystkie. Sultas. No playing. Wszystkie. Wiew statecol lection. To jest chyba tylko kwestia a wizualna. A jest na końcu. Tu na końcu się pojawiają za audycjami, tak od tyłu poszedłem teraz do tej zakładek na dole i mam za zakładkami na końcu takie coś. Radio. Wieczór Radio Tok FM. Nie, przepraszam, odwołuję. Myślałem, bo gdzieś było takie coś, że mi wyskoczyło wybór Radio Tok FM, polityka, coś tam, takie po prostu tematyczne. Spis, nie wiem czy odcinków, nie, chyba audycji bardziej. Takie podgrupy. Ale teraz w tej chwili nie mogę tego znaleźć. Ustawienie, ramówka, zaznaczone, audycje, mój tok, karta, 4 z 5. I ostatnia, przedostatnia zakładka, mój tok. Przycisk, ulubione, no playing BTN, ulubione odcinki, no playing BTN, pole wyszukiwania. Tu mamy pole wyszukiwania. Wszystkie. Wszystkie. Gościem był Adam Woronowicz, Salon Zrozumieć Świat, Wiktor Osiatyński, 24-02-2014. I tu mamy, jestem na liście BTN, ulubionych odcinków, które wcześniej BTN, dodałem. No 13. Najnowsze odcinki ulubionych audycji. Ściągnięte odcinki. Najnowsze ulubione audycje. Mamy ulubione audycje, to jest jedna. To jest lista ulubionych audycji, które wcześniej do ulubionych sobie dodaliśmy jakby. Najnowsze odcinki ulubionych audycji, czyli konkretne, pojedyncze odcinki audycji, z których które możemy polubić. Ulubione odcinki. I ulubione odcinki to... I ściągnięte, tak? I ulubione odcinki tam jeszcze są, czyli te pojedyncze takie jakby odcinki, które lubimy, tak? Tak, to właśnie mówiłem, aha, tak. Okay, okay. I potem i ściągnięte odcinki, czyli to co mamy offline, to co mamy na urządzeniu. Ulubione odcinki. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Subskrypcja.
Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Aha, czyli że jeszcze mam najnowsze odcinki. To, co już właściwie było w audycji, w zakładce radio. Tylko, że to jest chyba poszerzone jakoś bardziej jeszcze. Myślę, że to też jest dlatego, że w ustawieniach możemy sobie wybrać, żeby zakładka Mój Tok była wyświetlana jako pierwsza. Na pierwszym planie. Jak dobrze kojarzę. I tak, rzeczywiście. Więc być może po to tu jest. Nie jest jakaś... Tak, no różnica nie jest jakoś bardzo duża, ale rzeczywiście można. Wszystkie. Placement BTN, Wiki Blank, Download BTN. Osoba niepełnosprawna do pracy na wysokościach pilnie poszukiwana. Godziny szczytu magazyn reporterów. 20. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Bad BTN. No playing BTN. No playing. Ściągnięte odcinki. Ulubione odcinki. Najnowsza subskrypcja. I owa subskrypcja. Radio. Karta. Subskrypcja. W którą mogę kliknąć. Bad BTN. No play. Aktualnie nie posiadasz subskrypcji. Kup subskrypcję 2,69 miesiąc. Przycisk. O, 2,69. Zakupione subskrypcję. Przycisk. Radio. Karta. I koniec. 1,5. I bad BTN. Ostatnia zakładka. No BTN. Przycisk. Nie znaleziono kierunku. 13. Ustawienia. Karta. No play. Ustaw Mój Tok jako ekran startowy. Ustawienia. Ustaw Mój Tok jako ekran startowy. Przełącznik. Wyłączone. O właśnie. Ustaw Mój Tok. Zakładkę Mój Tok jako ekran startowy. Usuwaj starsze pobrane odcinki. Usuwaj starsze pobrane odcinki. Przełącznik. Wyłączone. Usuwaj starsze pobrane odcinki. To usuwaj, powiem już pobrane, czyli z urządzenia, jak rozumiem. Czyli zakładamy sytuację następującą. Nie mamy zbyt dużego pakietu internetowego, nie mamy zbyt dużej ilości wolnej pamięci w iPhonie, a lubimy sobie słuchać Radia Tok FM. Więc teraz pobieramy sobie w domu za pomocą Wi-Fi nasze jakieś tam odcinki do posłuchania w podróży. No i teraz sobie słuchamy, ale żeby nam się zbyt szybko nie wyczerpała pojemność naszego telefonu, pamięci naszego telefonu, no to zaznaczamy to i on nam automatycznie sprząta miejsce. Tak. Pamięć przeznaczona na pobrane odcinki. O, właśnie. Czego konsekwencją jest kolejna opcja. Pamięć przeznaczona na pobrane odcinki. 35 megabitów. 35 MB. 5. Regulacja. 0. 10. Domyślnie jest to ustawione na 100%, czyli tyle, ile 60, mamy do dyspozycji, 70, jak dobrze 80, pamiętam. 90, ty to chyba, Michale, 100. Zmieniałeś tu w ustawieniach, tak? Być może 100%. Tak, było 100%, 100% pamiętam, że miałem to domyślnie ustawione. Tak, 100% to jest kontekst, to zależy od tego po prostu, ile mamy, on bierze pod uwagę przestrzeń, pojemność naszego urządzenia całego. Ile tam możemy... 60. Ile mamy miejsca po prostu w naszym iPhone'ie, iPadzie. I tu jest błąd syntezy, bo to raczej nie są megabity, tylko megabajty. Ale okej. Okay. Tak, oczywiście. Pamięć zajęta przez pobrane odcinki. 0 megabitów. No tak. Pamięć zajęta przez odcinki nasze. Subskrypcja nie jest aktywna. Może tu też można aktywować... No, wydaje mi się, że to zaraz, jednak będzie wymagało jakiejś interwencji. Informacja. Tak, interwencji w dziale Agory. Wszystkie odcinki z urządzenia. I jeszcze jest jakaś opcja, którą klikałem, jakiś dziwny numer mi się tam wyświetlił. Identyfikator urządzenia. Przycisk. I nie wiem, do czego to można wykorzystać, bo to gdzieś można skopiować. Prawdopodobnie w kwestiach diagnostycznych, jeżeli będziesz się kontaktował z Agorą, to oni cię poproszą o podanie identyfikatora urządzenia w celu jakiejś tam diagnostyki, bo ja podejrzewam, że to jest też tak, że jest to gdzieś tam powiązane z danym urządzeniem, jakaś subskrypcja na przykład. Może też tak być. Mhm. Że wcale tak. Nie jestem pewien, czy to działa tak. Akurat tu ja nie korzystam z tych subskrypcji, więc ciężko mi się jakoś tak ex cathedra wypowiadać. Natomiast z tego co kojarzę, to być może jest też tak, że jest to powiązane z konkretnym, nawet nie tyle Apple ID, a co o tyle konkretnym urządzeniem. I właśnie na tej podstawie mamy. I po to jest nam ten identyfikator. Ale to byłoby logiczne? No mogłoby tak być, tylko wtedy co? Można by słuchać tylko na iPhone'ie, a na iPadzie... Być może, ale nie dam sobie niczego za to obciąć, więc... Nie upieram się. Nie upieram się, ale w każdym razie po coś to jest... Subskrypcja nie jest aktywna. Prawdopodobnie do tego, żeby nas lepiej zidentyfikować. Tak, a subskrypcja nie jest aktywna. Spróbuję w to kliknąć. Zaznaczone. Subskrypcja nie jest aktywna. Ale nie. Nic to nie dało. Subskrypcja nie jest aktywna.
No nie, ale teraz zaznaczone. No ale nic to tam nie mówił. Ale to nic nie dało. Subskrypcja nie jest aktywna. Zaznaczone. Subskrypcja nie. Zaznaczone. Nie, to jest jakiś błąd voiceovera chyba. Tak. Move playing BTN. Back BTN. Move playing BTN. Przycisk. Ustawienia. Trochę mnie myli zawsze, że ten no playing, to jak w Downcastie jest u na początku, a nie właśnie back. I czasami zamiast back ustawienia. Kliknę w... Ustaw mój tok jako ekran startowy. Premówka. Radio. Radio. I w zasadzie to jest wszystko. No aplikacja, możemy ją, możemy zminimalizować ekran, przejść sobie na nasz pulpit, na ekran telefonu, zablokować. Wszystko działa właściwie prawidłowo, bez... Kilka razy mi się zdarzyły jakieś problemy ze streamingiem danego odcinka, bo na przykład w połowie odcinka nagle jakby nie mógł dokończyć odtwarzania i się zrestartowało wszystko, znaczy nie aplikacja, ale od zera zaczął się odtwarzać odcinek na przykład. Mamy pytanie od Patryka. Patryk pyta, co daje dodawanie audycji do ulubionych i czy program ma jakieś powiadomienia push? Do ulubionych daje to, że potem mamy listę naszych audycji na później, do słuchania. Tak myślę teraz, czym to się różni od playlisty, bo ja w sumie nie testowałem jako takiej playlisty i wydaje mi się, że w ulubionych po prostu mamy listę odcinków, które sobie ręcznie odtwarzamy, a w playliście, jak uruchomimy playlistę, to każdy odcinek po kolei będzie odtwarzany. Zresztą też jest tak, że jeżeli wejdziemy sobie w jakąś audycję, to działa podobnie jak aplikacja podcasty na iOS-ie. Nie wiem jak Downcast, bo nie używam, ale działa to trochę też tak, że jak sobie odtworzymy jakąś audycję, to później, kiedy ona się skończy, to odtwarzany jest automatycznie kolejny odcinek. Tak, ale to właśnie... No tak, ale to im teraz tak myślę, nie. I to jednak w ulubionych tak działa. A czy na przykład, bo to słusznie zapytał o to Patryk, czy ty, Michale, coś wiesz na ten temat, czy na przykład jeżeli ukaże się, powiedzmy, jakaś audycja, którą lubimy i ukaże się jakiś nowy odcinek, czy dostaniemy jakieś powiadomienie, jakiegoś pusha w tej kwestii, czy na razie tego nie ma? Wydaje mi się, że tego nie ma. W ustawieniach aplikacji tego nie mieliśmy, ale zaraz, żeby... Nie, w ustawieniach tego nie ma na pewno, natomiast pytanie... Bo czasami takie rzeczy są w ustawieniach też, ale zaraz wejdziemy sobie do ustawień prawdziwych iPhone'a, tych... Wiadomo, Dropbox, Face, ustawienia. Ustawienia, zaraz zobaczymy powiadomienia. Hotspot, dźwięk, tapet, prywatność, iCloud, poczta, notatki, przypomnienia, tele, wiadomości, Face, mapę, kompas, przycisk. Nie, to będzie... Sieć komórkowa, hotspot, operator, centrum powiadomień, centrum oferowa, centrum powiadomień, przycisk. Nie, nie, to będzie gdzie? Centrum po... Nie, tak, to będzie w centrum powiadomień. To znaczy nie, mi bardziej, chodziło o to, czy ty się z tym spotkałeś, żeby on w ogóle jakieś powiadomienia, bo przecież masz audycje w ulubionych, różne, i czy on ci wyrzucał jakieś komunikaty, że dziś pojawiła się jakaś nowa audycja. O czymś tam. Nie, ja raczej mało używam powiadomień, więc być może to wyłączyłem, dlatego chciałem, żeby tak odpowiedzieć na 100%. Ja używam powiadomień i nie wyłączam i mi się też nic nie pojawiało, więc wygląda raczej na to, że nie ma. A też się bawiłem. Gdzie to może być? To w centrum powiadomień będzie, czy gdzie jest lista wszystkich aplikacji iPhone'owych? Szczerze ci powiem, ja teraz też nie pamiętam dokładnie. Centrum powiadomień. Ja też mam problem właśnie taki, że jak ktoś mnie o coś pyta z iOS-a, to ja tak na pamięć to co chcę, to znajdę, ale żeby tak wiedzieć tak od razu, gdzie coś jest, to tak różnie. Nie, to będzie tu. Właśnie, to jest tu. O, Talk F. No właśnie, czyli wygląda... Pakietki, dźwięki... Czyli jest to włączone, a skoro u ciebie się... Plakietki, dźwięki, banery. No tylko w zasadzie to nic nie daje, bo to nie wiem, co by to miało... Czyli mam to. Może jest to przeznaczone gdzieś na przyszłość. I może taka funkcja będzie. Banery pojawiają się u góry ekranu i znikają automatycznie. Plakietka na ikonie. Dźwięki. Włączone. Alarmy. W centrum powiadomień. Włączone. Wyłączaj. Pięciostaw. Na zablok ekranie. Włączone. Wyświetlaj alerty na zablokowanym. No nie, mam tu wszystko nawet powłączone na zablokowanym ekranie, czyli takie maksymalne powiadamianie. I nie, rzeczywiście nie działa. Wróć.
Wróć. Tak więc niestety, się nic ale, to, na razie, ale to ja powiem szczerze, że to by była opcja, którą ja bym naprawdę z przyjemnością powitał, że dodajemy sobie kilka jakichś audycji do naszych ulubionych i dostajemy taki monit o tym, że właśnie dziś ukazał się jakiś powiedzmy kolejny odcinek audycji takiej i takiej i że można sobie od razu z poziomu powiadomienia tej audycji wysłuchać, bo to by nie tak było naprawdę głupie. No, żeby przypomnieć, z drugiej strony można na to spojrzeć tak, że no wie każdy, czego słucha i może sobie potem, no ale to z drugiej strony tak można by też ze wszystkim, po to są powiadomienia, to jest rodzaj takiego, no gdzieś tam takiego wołania, przywiązania użytkownika do tego, żeby tego odcinka też potem rzeczywiście posłuchał, skoro go zasubskrybował. Dokładnie. I tak naprawdę to jest cała aplikacja Radia Tok FM. Nie jest tak w 100% bardzo dobrze opisana, ale ja powiedziałbym, że jest nieźle, a to w jakiej formie to jest przedstawione, w jakiej formie to jest zrealizowane, to naprawdę mi się osobiście bardzo podoba, tym bardziej, że mamy tu sporo audycji słownych. Jeszcze tak od razu powiem, w aplikacji Radia Tok FM jest kilka audycji muzycznych. Na pewno z czymś tam się spotkałem, z Historia Muzyki chyba według Radia Złote Przeboje, czy jakoś tak. I na przykład te audycje nie są dostępne. Więc one są dostępne tak, tylko w momencie, kiedy one są nadawane. I tu by się ewidentnie jakiś push przydał z informacją, że teraz można włączyć. Bo ale to wynika pewnie z praw, autorskich. Oczywiście. Oczywiście. Tak. To są kwestie związane z prawami autorskimi. I tu dlatego tak, a nie inaczej to się przedstawia. Więc gdyby więcej stacji radiowych miało takie aplikacje, udostępniałyby te stacje radiowe swój content, nawet za jakąś tam drobną opłatą, to myślę, że mogłoby być fajnie, bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy ma czas i chęci na słuchanie na żywo danego radia, bo nie zawsze jest ku temu odpowiednia pora, czas i miejsce, a słuchając tego gdzieś tam sobie w archiwum, w momencie, kiedy jest to dla nas najbardziej wygodne, no to myślę, że mamy jeszcze większy komfort dzięki temu. No Michale, no ja prosiłem ciebie o wypowiedź, a ty się pisaniem zająłeś, nieładnie. Okej, dobrze. Dobrze, to teraz jeszcze... No nie, bo właściwie nie mam co dodać. Okay. No, ta aplikacja, no jest na przykład aplikacja Radia Z, która też niby jest dostępna, a potem jak wchodzimy w szczegóły, to na przykład ja zawsze miałem problem, żeby tam zatrzymać strumień, zatrzymać odtwarzanie i też potem to odtwarzanie raz działało, raz nie działało, na przykład. To też się też tak zdarzało. A innych aplikacji, innych rozgłośni radiowych, no to Polskie Radio, o którym troszeczkę mówiliśmy, Radio Z, a innych aplikacji, no i teraz Tok FM, a innych aplikacji nie znam. Więc też zważywszy na to, że podcasting w Polsce, przynajmniej ze strony stacji radiowych, jest taki sobie, to niestety trochę szkoda, bo powiedzmy mało jest jeszcze takiej dostępności na żądanie tych różnych materiałów audio, które są oferowane. Ja bym powiedział, że zdecydowanie lepiej, chociaż też jakoś nie do końca super, jest z materiałami filmowymi. Mamy te aplikacje VOD. Z audio jest chyba gorzej, tak mi się wydaje. No, na to wychodzi niestety, tak. Mhm. To... Może dlatego, że po prostu na... I z VOD to jest też tak, że teraz producenci różni, wcześniej i Polsatowska, i Pla, i teraz TVN Player, który się chyba zmienia w Playera po prostu, czy jakoś tak, będzie oferował różne treści, nie tylko związane z danym koncernem, z Polsatem, czy z TVN-em, no właśnie TVN Player to głównie materiały TVN-owskie, tylko też właśnie będą różne wytwórnie filmowe dostępne w tych platformach takich internetowych do dystrybucji. I Pla na przykład też już tak ma, część seriali oferuje z telewizji polskiej, z jedynki czy z dwójki, jeżeli kogoś coś takiego interesuje. W przypadku radia niestety na coś takiego nie ma co liczyć. No co najwyżej w ramach danego koncernu, no tutaj jest w przypadku Agory właśnie, że Historia Muzyki według Radia Złote Przeboje jest w aplikacji Tok FM.
Tak, i tuba była takim przykładem, bo tam te złote przeboje i Talk FM oraz również radio chyba Roxy, tak, Roxy przez jakiś czas tam też było dostępne. Natomiast, no jak mówię, nie śledzę bardzo dogłębnie rozwoju tub, więc, ale to jakoś wydaje mi się też, że mniej teraz o niej słychać. Dobrze, a zatem... Dostępność też średnia była. Taka sobie była, tak. Ja zainstalowałem sobie swego czasu aplikację Tuby i jakoś mnie nie ujęła. Zdecydowanie raz fajniej... Raz uruchomiłem i... Zdecydowanie i fajniej działa aplikacja Talk FM, także polecamy, zapraszamy do korzystania. Póki jeszcze jest za darmo, to można się do niej przyzwyczaić, a później, no, jeżeli komuś będzie zależało, to pewnie zapłaci. O ile uzna, że jest to mu potrzebne, bo... Ale przepraszam, póki jeszcze, to nie jest tak, że ona jest... Dla każdego za darmo przez 2 tygodnie? Jest za darmo dla każdego przez 2 tygodnie, tylko zastanawiam się, za co później będziemy musieli płacić, bo to tak wydaje mi się, że to na razie są wszystko takie próbne balony, które Agora wypuszcza w sieć, żeby sprawdzić w ogóle, jakie będzie zainteresowanie, i podejrzewam, że później z czasem będziemy jednak coraz bardziej na te subskrypcje skazani. No ale nie jest to jakaś wielka kwota, powiedzmy też sobie uczciwie, to... Za pracę dziennikarzy w takiej ilości, to myślę, że spokojnie można tyle zapłacić. Tam te 2,69 euro czy ileś. Tak, audycje bez reklam też. Dokładnie. Michale, poruszyłeś bardzo istotną kwestię. W audycjach, które mamy w tej aplikacji, nie ma reklam. To się zgadza. Nawet w darmowej wersji. Tak, nawet w darmowej. W polskim radiu, czy może w polskim radiu, w aplikacji, chociaż nie, w aplikacji polskiego radia chyba też są reklamy, ale na stronie, w tym playerze takim flashowym w Moje Polskie Radio, tam przecież reklamy są nagminne. Chyba że mamy abonament Piano wykupiony. Natomiast tutaj oczywiście w aplikacji Talk FM reklam nie ma. A zatem zapraszamy do słuchania, życzymy miłego odbioru, tylko prosimy nie zapominać, że jeszcze Tyflo Podcast istnieje i prosimy nas nie zostawiać na rzecz Talk FM. Dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszej audycji, za to, że nas wysłuchaliście. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem opowiadaliśmy o aplikacji radia Talk FM na system iOS. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję. Do usłyszenia. Ja nazywam się Michał Dziwisz i ja ten program dziś współprowadziłem oraz zrealizowałem. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.